Cześć wszystkim! Ja jestem Pani Planta i w dzisiejszym odcinku chciałabym, żebyśmy porozmawiali sobie o ratowaniu roślin. Zapraszam! Do nagrania tego odcinka zainspirowało mnie, albo no nie wiem jak to powiedzieć, to zdjęcie, które mam nadzieję, że będzie się tutaj Wam teraz wyświetlać. Zostało wykonane ono po jakichś targach, albo po jakiejś giełdzie kwiatowej, gdzie wszystkie, jak widzicie, rośliny, które były sprzedawane, zostały wyrzucone do kontenera. I jest to nie pierwsza taka sytuacja. Często też do mnie piszecie, że znaleźliście jakąś roślinę na śmietniku, albo właśnie, że gdzieś coś są półki, na przykład takie teraz w popularnym, bardzo dużym sklepie budowlanym, w którym rośliny były w dość opłakanym stanie, sprzedawane za normalną cenę. Czasem nie dzieje się dobrze. Szczególnie teraz, kiedy widzę, że jest taki wzmożony popyt na rośliny. I nie zrozumcie mnie źle, nie jest to jakby, nie uważam tego za nic złego, że coraz więcej osób zaczęło się interesować roślinami. Wręcz przeciwnie, bardzo mnie to cieszy, że coraz więcej osób jest po tej zielonej stronie mocy. Ale widać to zainteresowanie wzmożone ze względu na to, że coraz częściej, coraz rzadsze kiedyś okazy, które można było zdobyć na przykład na giełdzie kwiatowej albo gdzieś właśnie w sklepach internetowych i trzeba było się trochę naszukać, są ogólnodostępne, czy to w Biedronce, czy w Lidlu, czy w Auchan. Na przykład ostatnio co byłam zdziwiona, jakoś nigdy nie mogłam dostać Epipremnum Happy Leaf, a ostatnio sobie tak on po prostu stało. Więc widać, że jednak to zainteresowanie tematem roślinnym jest wzmożone i co mnie bardzo cieszy. Jednak coraz częściej kupujemy rośliny, które nie za bardzo znamy. Jest to zakup trochę może nieprzemyślany, może trochę nie mamy do nich warunków, o czym mówiłam w filmie właśnie o tym, jak projektować swoją własną dżunglę. No i później ta roślina nam marnieje i wyrzucamy ją na śmietnik, no nie zawsze na kompostownik. I ja taką roślinę też znalazłam. Przedstawiam Wam moją katalee, a mianowicie to, co z niej pozostało. Ja oczywiście jestem tak zakręconym człowiekiem, że raz mówię katalea, raz kalatea. Wiem, że to jest kalatea, ale mówię katalea i dlatego bardzo prosiłabym, żebyście mi wybaczyli, bo jak ja już się rozgadam, to już nie wiem, dla mnie, no ogólnie tam coś czasem mi nie styka, tak więc przedstawiam Wam moją kalateę i jak widzicie, jest to roślina troszeczkę już po przejściach, ale udało mi się ją podreperować. O, bardzo się cieszę, że ona troszeczkę się podreperowała. I jaka jest historia tej rośliny? Ja co prawda nie znalazłam jej na śmietniku, ponieważ nie mieszkam w bloku i no nie za bardzo miałabym taką możliwość, ale wyciągnęłam ją z opresji osoby, która no może nie do końca ma rękę do roślin, chociaż nie uważam, że nie ma ręki do roślin, tylko bardziej, że nie stworzyła tej roślinie warunków takie, jakie by potrzebowała. Ja ją otrzymałam później w opłakanym stanie i myślałam, że już nie da się nic zrobić. Nawet na Instagramie pokazywałam Wam, jak ona wygląda, że już jest totalna tragedia. Ja też już ją wskazałam na kompostownik. Ona była zaatakowana przędziorkiem i cała taki krzew wielki, no, zrobił się dwa liście, które ledwo zipały. Tutaj właśnie zostawiłam te dwa trupy. Postanowiłam, że jeszcze przed wyrzuceniem jej na kompostownik, ponieważ ja wszystkie moje rośliny jakby skazuję nie na śmietnik, tylko na kompostownik. Nie wszystkie te, które żyją, ale oczywiście te, które nie żyją. I jakby to była jej ostatnia szansa. Chciałam sprawdzić, co się dzieje w korzeniach, czy roślina ma chęć do życia, czy
jeszcze jest nadzieja, ostatnia nadzieja z nadziei, czy już w ogóle nie ma nic, tam żadnego życia i ogólnie no nie wskrzesimy już żadnej rośliny, jeżeli ona postanowi, że oddala się od nas już do innych zakątków świata. Tak więc stwierdziłam, że czas zobaczyć, dać jej ostateczną szansę. I tak oto właśnie z tej mojej reanimacji nagrałam też filmik i jak widzicie, jest tutaj pokazane to, że roślina ma bujny system korzeniowy, na górze zostały z liści już same trubki zeschnięte, ale system korzeniowy jest jak najbardziej w porządku. I tutaj na filmie nie widać, ale był on dość mocno rozbudowany. Roślina, kiedy ja wyciągnęłam wszystkie te zeschnięte liście, nie potrzebowała już tak rozbudowanego systemu korzeniowego, więc go również przycięłam. Ale co jest najważniejsze? Najważniejsze jest to, żeby sprawdzić, czy korzenie są zdrowe. W tym przypadku, jak widzicie, roślina ma korzenie takie białe, jeżeli by były gdzieś takie brązowawe, co też możecie za chwilę zauważyć, to ja się ich pozbywam. Te korzenie są już obumarłe i nie da się z nimi już nic zrobić. One tylko będą wyrządzać więcej szkód roślinie niż pożytku. Zostawiamy tylko te ładne, takie nabrzmiałe, białe korzenie. A jeżeli faktycznie widzimy, że roślina ma zbyt dużo tych korzeni jak na ilość swoich liści, to możemy je na spokojnie przyciąć. Jeżeli też oczyścimy korzenie z ziemi całej i właśnie tak ją oglądamy roślinę, to jesteśmy w stanie zauważyć, na przykład tak jak tutaj, ja byłam bardzo zadowolona widząc to, że roślina ma chęć do życia i już puszcza nową łodygę, nowe pędy, tak aby się podreperować. Więc pomimo tego, że na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że jest to sytuacja już beznadziejna, nie ma co ratować i po prostu wystarczy tylko wywalić taką roślinę z doniczki i wrzucić ją do śmietnika czy na kompostownik, to zobaczcie, że w środku jest życie i jest chęć rośliny do rozrostu. Tak więc szkoda jej, żeby się ona nie podreperowała, szkoda jej po prostu nie dać tej szansy i nie włożyć ją, żeby jej nie włożyć do nowej ziemi i nie pozwolić jej rosnąć. Więc ja zdecydowałam się jednak na danie jej tej szansy, bo zauważyłam, że roślina ma chęć życia, ma chęć rozwoju, tak więc wsadziłam ją do mniejszej doniczki, do nowej ziemi i oto co mamy po miesiącu. Po miesiącu zostawiłam dwa liście, które były w nie najgorszym stanie, teraz już one są tragiczne, one idą do wyzbycia się, ale jeszcze zostawiłam, żebyście mogli zobaczyć, ale zostawiłam je po to, żeby one właśnie były takimi panelami słonecznymi, żeby pobierały energię mimo wszystko, nawet w beznadziejnym stanie. I dzięki temu mamy nowe liście, które już coraz bardziej, coraz lepiej się rozwijają. Tu mamy te beznadziejne już liście, z którymi nic się nie wydarzy. I jak widzicie, idzie nowy tutaj w samym środku, mam nadzieję, że będzie widać. Idzie tutaj jeszcze nowa łodyga i z drugiej strony pod właśnie takim zeschniętym liściem również mamy życie. Tak więc bardzo serdecznie Was zachęcam do ratowania roślin, nawet takich, których stan może się wydawać już beznadziejny i totalnie nie do odratowania, ale jak widzicie, zawsze da radę coś zrobić. Jeżeli roślina wykazuje Wam chęć właśnie życia, chęć rozwoju, no to warto, myślę, że jej dać szansę, tak jak w przypadku tej rośliny. Dodatkowo bardzo serdecznie Was zachęcam właśnie na przygarnianie niektórych roślin ze śmietnika, bo nie zawsze są one w jakimś takim beznadziejnym bardzo stanie. Czasem można dorwać naprawdę delikatnie, może przelaną roślinę, którą ktoś się pozbył.
I dodatkowo zachęcam Was do zaglądania na półkę roślin tak zwanych niechcianych. I ja właśnie dzięki takiej półce mam moją stromantę, która była w opłakanym stanie, miała większość liści poniszczonych, przez jakiś czas nawet nowe liście wychodziły takie poniszczone, jakby poobdzierane i suche. A teraz udało mi się ją wyprowadzić i jest to na tyle wdzięczna roślina, że ją kupowałam jako taki mały krzaczek, a teraz, no zobaczcie sobie w porównaniu do mojej głowy, no jest to olbrzym, który chce chyba zawładnąć całą moją szafką, na której stoi. Tak więc bardzo serdecznie Was zachęcam do ratowania roślin, które gdzieś możecie znaleźć, a nuż będzie tak, że będą miały tą chęć życia i trafią w Wasze dobre ręce i odwdzięczą się Waszym pięknym ulistnieniem, a dodatkowo będą nie tak obciążać nasz budżet, bo powiem Wam, że w czasie, kiedy ja kupowałam tą stromantę, ona była dość relatywnie droga. Ponieważ ja tam sobie założyłam jakiś budżet na rośliny, którego staram się nie przekraczać. No i kupiłam ją trochę taniej, a teraz ni widu, ni słychu, żeby wcześniej była w opłakanym stanie. A stała taka biedna, smutna, w kącie, przelana, w rogu, poniszczona. O, mogę Wam pokazać, jeden liść mi się uchował, jak ona wyglądała. Ona była cała, bo tego jeszcze nie wycięłam. Cała była taka jak ten oto liść. O, mam nadzieję, że go widać. I nawet młode liście, nowe, rodziły się właśnie takie. Ten i tak jeszcze wygląda spoko, bo reszta się rodziła taka strasznie poszarpana, ale już teraz wygląda bardzo ładnie. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie za dzisiejsze oglądanie, za wszystkie subskrypcje, łapki w górę i komentarze. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że już teraz zachęciłam Was bardziej do przygarniania takich roślinnych sierot i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Życzę Wam miłego dnia, dobrego tygodnia i widzimy się za tydzień.